Hamburg, 22 październik 2024. Gołębie, piękne gołębie. Alster w mieście Maryi. Idę drogami świętego papieża Benedykta V, drogami polskich królów, dziękując Bogu za wszystkie dary, które otrzymuję codziennie. Dzisiaj mamy rocznicę, kiedy odszedł kardynał Hlond. Nie odszedł tak, jak powinien. Otruto go. Dzisiaj świętują dzisiaj Lolka z Wadowic. Jakie to jest bolesne, ale to przecież Pan Świata rządzi tutaj na ziemi. Ale mogę dziękować Bogu, że mogę chodzić, że mogę widzieć, że mogę być katoliczką, że mogę dziękować Bogu, że z mojej rodziny nikt nie był że władcy odeszli. Jezu, ufam Tobie. Pamiętam, jak Boża Opatrzność mnie przyprowadziła do tego miasta. Niespodziewanie dla mnie. Ale to był ból serca matki, która dla swojego dziecka chciała osuszyć mu łzy tęsknoty za ojcem. I Bogu dziękuję za to, że przyprowadził mnie do tego miasta tak bardzo związanego z Polską. Chodząc tymi ulicami, myślę również o akcji Gomora. 43 rok, 7 lat diecezji chełmińskiej. Dlaczego? Zaczęli od Rzymu 19 lipca bombardować miasto. Usunięte z historii. Ale wszystko jest. A potem Hamburg. Tylko że ci, którzy tutaj byli władcami, planowali i nie otrzymali żadnych konsekwencji. Historię można również poznać po datach urodzenia. Moje urodziny 7 lutego, jak wiele się dzieje. I w tym dniu, kiedy przyszłam na świat, aresztowanie kapłanów. Mówi się, wojna była. Ale przecież to było 7 lat po tym programie. Jest Muzeum Wojny w Gdańsku. Wojny czy programu? 1 września w 2009 roku położył tu kamień węgielny. To jest ten rok, kiedy w marcu przybyli tutaj biskupi, tak zwani biskupi niemieccy, 68. Tu widzimy ratusz oddany do użytku 26 października 1897 roku. A tego dnia
urodził się święty. Czyj święty? Montini. Urodził się Montini. Był w Polsce 10 miesięcy. 23 rok. Był w Oświęcimiu 1 lipca w 23 roku, kiedy Salezjanie obchodzili 25-lecie istnienia. Był w Lublinie, w Częstochowie. Przecież nie ma chrztu. Nie miał chrztu, nie można znaleźć matryki chrztu. A jest święty. Kanonizowany przez Franciszka. Był tutaj Franciszek. Mówił o męczennikach z Libek, skratonowanych kapłanach i pastorze, żeby ich krew spłynęła razem. Było to 12 października 1986 rok. W drodze do Asyżu.